Bogna Wernichowska i Bronisław Wołoszyn, Zodiak Dalekich Krajów, horoskop wenezuelski, czyli entochoroskop, entomohoroskop, czerwiec, biedronka i mucha hiszpańska, horoskop wenezuelski przypisywał czerwcowi dwa owady. Biedronkę, będącą symbolem pierwszych 28 dni tego miesiąca i Muchę Hiszpańską, rządzącą 29 i 30 czerwca. Zarówno ludzie urodzeni w dniach Biedronki, jak i w dniach Muchy Hiszpańskiej oznaczać się mieli wyjątkowo miłym obejściem i wdziękiem. Ludzie biedronki uchodzili poza tym, według wierzeń wenezuelskich, za osoby niezmiernie szczęśliwe. Szczęście miało im dopisywać we wszystkim, w interesach, w miłości, w grach hazardowych. Ludzie biedronki bywają na ogół wesołego usposobienia, są ruchliwi, szybcy w ruchach i w mowie. Lubią wiele opowiadać, lecz nie należą bynajmniej do osób, które łatwo zdradzają to, co naprawdę myślą i czują. O swoich sprawach nie mówią za wiele. Nie chcą też, aby otoczenie widziało o tym, co naprawdę ich martwi lub cieszy. Są łatwi we współżyciu, chociaż chcą chodzić własnymi drogami. Nigdy nie oponują gwałtownie, nie starają się nikomu narzucać swoich poglądów czy przekonań. Potrafią jednak, postępując z innymi dyplomatycznie, osiągnąć swoje własne cele, także i te zależne od działania innych. Ludzie biedronki są towarzyscy i zwykle mają szerokie grono znajomych. W uczuciach łatwo zmieniają obiekty swoich zainteresowań podczas dni, których symbolem jest Biedronka, przechodzi na świat wiele osób mających później opinię kochliwych i zmiennych. Ludzie biedronki mają żywą wyobraźnię, co sprowadza ich często na manowce, zbyt wiele planują, zbyt często zmieniają swoje zamiary, aby osiągnąć w życiu prawdziwy sukces. Jeżeli jednak dość często należą do gronach tych, którym powiodło się w życiu, to dzieje się tak dlatego, że pomaga im ich niemal przysłowiowe szczęście. Często wybierają profesję, gdzie bardziej liczy się inwencja i fantazja, niż dokładność i solidność, stąd też nieraz zostają artystami, mają zajęcia związane z częstą zmianą miejsca pobytu, nieźle też radzą sobie w handlu, powinni natomiast wystrzegać się pracy pedagogicznej i zajęć związanych z medycyną. Kobiety urodzone pod wpływem tego symbolu cieszą się zwykle dużym powodzeniem u mężczyzn, nawet w późniejszym wieku otacza je liczne grono adoratorów. Są kokieteryjne i uwodzicielskie, lubią komplementy i adorację, aczkolwiek rzadko kiedy biorą mężczyzn bardziej serio. Jako żony są niezbyt gospodarne, chociaż lubią reprezentować dom i rodzinę na zewnątrz. Jeżeli mają dzieci, nie przejmują się nadmiernie swym potomstwem, co wychodzi córkom i synom nieraz na dobre, gdyż wyrastają na ludzi samodzielnych o nieprzeciętnej indywidualności. Osoby, które przyszły na świat w dwóch ostatnich dniach czerwca, mają podobne charaktery, chociaż oznaczają się większą stałością i mniejszą lekkomyślnością niż biedronki. Ludzie urodzeni w dniach muchy hiszpańskiej bywają też bardziej solidni i pracowici. Wspólna zarówno im, jak i biedronkom jest pogoda ducha, częściej jednak bywa zmącona pewną uszczypliwością i zgryźliwością w kontaktach z innymi. Muchy hiszpańskie są też bardziej pamiętliwe i, nawet po latach, potrafią przypominać sobie zarówno dobro, jak i zło im wyrządzone ludzie ci nie odznaczają się zbyt dobrym zdrowiem ich siły życiowe łatwo się wyczerpują, jeśli więc chcą zachować dobrą kondycję i w późniejszym wieku muszą dbać o siebie i często wypoczywać.